Miesiąc dusz czyśćcowych, dzień piąty. Rozum a czyściec. Nie wnijdzie do niego, nieba, nic nieczystego. Apokalipsa, rozdział 21. Jest rzeczą pewną, że dusza skalana grzechem nie może się złączyć z Bogiem, bo nic nieczystego nie może go posiadać. Grzech powszedni nie oznacza wprawdzie śmierci duszy, ale jest w każdym razie plamą, brudem na duszy. Dusza więc musi być oczyszczona, zanim się zjednoczy z Bogiem, najwyższą istotą. Grzech powszedni nie oznacza również zupełnego odejścia od Boga, ale jest mniejszym, większym targnięciem się na majestat Boży, a za to dusza musi przecież zadośćuczynić. Ale nie przez karę piekła, bo czyżby u Boga nie było różnicy między lekkim wykroczeniem wynikającym z osobowości ludzkiej, a ciężką zbrodnią popełnioną z rozwagą i na zimno? Czy małe poruszenie niecierpliwości, choćby wyrażone w słowach, miałoby u Boga zasłużyć na taką samą karę jak zbrodnia ojcobójstwa? A gdzieżby tu był zdrowy rozum? Dalej, jeśli ktoś dopuścił się grzechów ciężkich, co więcej, grzech do grzechu dodawał, ale te grzechy zostały mu odpuszczone, to czy sprawiedliwość nie domaga się, żeby przynajmniej poniósł doczesną karę, kiedy mu miłosierny Bóg raczył odpuścić karę wieczną? Staje się to jeszcze bardziej jasne, jeśli takiego grzesznika żałującego w chwili śmierci porówna się z wiernym sługą Bożym. Ten spędził całe swoje życie modląc się i dobrze czyniąc, i o to się jedynie starał, aby się podobać swemu Ojcu w niebie. Tamten wprawdzie żałuje za swój grzech, ale całe życie zmarnował, służąc światu, czartu i ciału. Czy zdrowy rozum nie uzna za słuszne, żeby w tamtym życiu ich los różnił się przynajmniej do pewnego czasu? Innymi słowy, aby skruszony grzesznik jeszcze jakąś karę doczesną odcierpiał. Z pojęciem czyśćca w tamtym życiu spotykamy się w najdalszej starożytności i to u wszystkich narodów, nawet niechrześcijańskich. Nie tylko Żydzi, ale i Grecy i Rzymianie mieli to przekonanie, że dusze splamione lekkimi wykroczeniami tak długo muszą przebywać w niedoli i cierpieniu, aż oczyszczone będą zdolne do wejścia do niebieskich mieszkań. Świadczył o tym Homer, Platon, Cyceron, Wergiliusz. U wszystkich ludów spotykamy się z praktykami modlitw i składania ofiar za dusze zmarłych. A więc to bardzo widoczna prawda, odpowiada ludzkiemu rozumowi, inaczej nie można by dociec, w jaki sposób tak się wszędzie rozpowszechniła. Co więcej, z tej stałej tradycji, nawet wśród odstępstw fałszywych religii, wynika z pewnością, że również ta prawda, podobnie jak inne, została ludziom objawiona i obroniła się przed zagładą, której uległy inne prawdy. A więc sam rozum wskazuje nam na istnienie ognia czyśćcowego. W jak pięknej harmonii z rozumem stoi ta prawda, która węzły miłości przenosi poza grób. Ileż głębokich dowodów słuszności i sprawiedliwości, zaufania i miłości zawiera w sobie. Jak silną jest ona pobudką do przestrzegania cnotliwego życia. Jak niewysłowioną pociechą okazuje się w ostatniej goryczy śmierci, jakże pokrzepiający balsam zlewa na rany zadane przez bolesną stratę. Zimna i ciemna jak grób jest wiara, że miłość kończy się tym życiem, że nie ma już żadnych więzów przyjaźni między tymi, którzy nas wyprzedzili w śmierci, a nami, przynoszącymi na ich grób kwiaty, które wkrótce zwiędną. Jakaż to pociecha dla umierających, jak pokrzepia i to ich serce, jeśli wiedzą, że kiedy już dla nich zapadnie noc, które nie będą mogli nic zdziałać, inni za nich będą się trudzić, inni przyniosą im ulgę i skrócą ich cierpienia. Jakaż to pociecha i pokrzepienie serc również dla nas, że mamy w ręku środki, którymi możemy czynnie okazać pomoc i współczucie tym ukochanym, których twarde prawo śmierci przedwcześnie nam wydarło. Jeśli więc ból rozłąki postacie ukochanych rzuca na kolana nawet bezbożnika i może bezwiednie wkłada mu w usta modlitwę o ich spokój i szczęście, to dowodzi nam, że ma on duszę z natury chrześcijańską, dla którego wieku ta prawda wiary może okazać się bardziej potrzebna i godna respektu niż dla naszego stulecia, które chełpi się miłością, ludzkości i braterstwem? Bo i cóż bardziej rozszerza obszar miłości jak wiara w czyściec? Ona to łączy nas węzłem najpiękniejszej i najwymowniejszej miłości nie tylko z żyjącymi, ale i ze zmarłymi braćmi i siostrami. Zaiste, gdyby nie istniała już boska nauka o tej miłości zadośćczyniącej, to nasz wiek powinien by ją wynaleźć jako najpiękniejsze i najznioślejsze odkrycie. Jakież to więc szczęście dla nas, że należymy do tego Kościoła, który nie zapomina o nas także po śmierci. Owszem, starannie zachowuje pamięć o nas i w swoich wiernych zawsze odnawia, co więcej, codziennie w swojej najwspanialszej ofierze o nas pamięta i krew Zbawiciela ofiaruje boskiemu majestatowi za nasze dusze, aż staniemy się zupełnie czyści i godni, aby nas przyjęto do szczęśliwego koła triumfującego Kościoła. Modlitwa.
Prosimy Cię, Panie, abyś dla dusz Twych sług i służebnic okazał się zawsze łaskawy i miłosierny, aby przez całą wieczność z tego korzystali, że w Ciebie wierzyli i Tobie ufali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Odmawiamy teraz 5 razy Ojcze nasz i 5 razy Zdrowaś Maryjo oraz akt jak pierwszego dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Ojcze Przedwieczny, przez przynajdroższą krew Jezusa, miłosierdzia, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykład. W 1827 roku zdarzył się w Paryżu następujący wypadek. Uboga miała zwyczaj co miesiąc dawać nam mszę świętą za duszę w czyśćcu. Popadłszy w długą chorobę, straciła służbę i wydała wszelkie oszczędności. Kiedy ponownie mogła wychodzić z domu, miała zaledwie 1 franka. Chciała iść do biura stręczeń. Po drodze przechodziła koło kościoła świętego Eustachego. Wstąpiła więc, a ujrzawszy kapłana przy ołtarzu, przypomniała sobie, że jeszcze w ostatnim miesiącu nie dała nam mszę świętą za duszę zmarłych. Pełna ufności w Boga idzie do zakrystii i swój ostatni grosz daje nam mszę świętą. Kiedy wyszła z kościoła, spotyka ją elegancko ubrany młodzieniec i pyta: Pani szuka miejsca pracy? Tak, panie. A więc proszę iść pod tym a tym adresem. Dostanie pani dobre miejsce. Zaledwie to powiedział, zniknął w tłumie. Uboga poszła do mieszkania według wskazanego adresu i zastała tam poważną staruszkę. Proszę pani, ktoś mi powiedział, że pani poszukuje służącej, a ja właśnie chętnie bym służbę przyjęła. A kto cię przysyła? Przecież nikt o tym nie wie, że ja potrzebuję służącej. Jakiś młody pan, którego na ulicy spotkałam, tu mnie przysłał.
A kiedy pani nie mogła się domyślić, kto by to mógł być, dziewczyna spostrzegła jego portret na ścianie i powiedziała: oto, proszę pani, tak wyglądał ten młody mężczyzna, który mnie tutaj przysłał. W tej chwili zawołała pani: nie sługą u mnie będziesz, ale jakby córką. Ten, który cię tu przysłał, to mój syn, który umarł 2 lata temu. On pewnie tobie zawdzięcza swoje wyzwolenie. Niech ci Bóg błogosławi. Odtąd obie będziemy się modlić za tych wszystkich, którzy jeszcze muszą cierpieć, zanim wejdą do szczęśliwej wieczności.